Moi kochani rodacy, tytułem wstępu chciałabym Was zaprosić na fragment na TikToku mojego przesłania do Was, a całość znajdziecie na Rumble, Swojska Suwerenka YouTube oraz na Swojska Suwerenka na YouTubie. Serdeczności, czołem, czuj duch polski narodowy, czuj. Po prostu rozważniej podchodzić do tematów, takich rzeczy, takich właśnie robionych ustawek. I żebyście zawsze sobie zadawali pytanie, czy ten ktoś myśli po polsku? I czy w sercu ma polskie, i czy Polską, czy działa dla narodu polskiego, czy ma względzie interes narodu polskiego i polską rację stanu? Czy tylko po to, żeby mieć poklaski, żeby Was odciągać od takich właśnie różnych bardzo poważnych rzeczy? Bo myślę, że macie to samo wrażenie, to samo uczucie, że się kończy coś. I niekoniecznie to może być dla dobra naszego narodu. Mam nadzieję, że nie przełożycie tego swojego palucha i się wycofacie z takich działań popierania takich ludzi szemranych, różnych. A zaczniecie działać w kierunku takim, żebyśmy się złączyli, połączyli razem przy wspólnej idei. Bez guru, bez przywódców, ruch oporu bez przywódców, organizacja bez organizacji, czyli bez rejestracji w instytucjach, w administracji, niestety nie będącej polską administracją państwową. A co za tym idzie? Jest to okupacja. Podkreślam. Okupacja. Niejawna, też coraz bardziej się obnaża. No ja na przestrzeni tych paru lat, od kiedy właśnie tożsamość narodową swoją się obudziłam, znaczy ona się sama obudziła z tego mojego letargu. Śledzenie różnych rzeczy. No jestem w stanie. Szybciej mi to przychodzi, to rozpinianie teraz. Zawiódł mnie chrap Jaś, no bo też przez miesiąc czasu, od momentu, kiedy go poznałam na żywo, to był 2018 rok, wcześniej też się właśnie otaczał takimi ludźmi, żebyśmy go uwiarygadniali. Każdy farbowanie spotrzebuje takich Polaków, ideowców, żeby móc się uwiarygodnić w ich otoczeniu. A później finał jest znany. Przeszłości, jak to się skończy dla nas. Sami rozważcie i wybierzcie, co dla Was będzie najlepsze i dla przyszłych pokoleń. Ale proszę Was, zacznijcie analizować. Jaki jeden jeszcze jest ten celebryta, który ostatnio tam mi też właśnie taka inna moja przyjaciółka podrzuciła. Nie, to kumpel mi podrzucił, co podał mi temat. No pojawił się taki ktoś, kto oglądałam ten materiał, nie wiem, parę minut to trwało, taki ala wywiad. I ten, którego też ma, który ma dużo lajków, kryptowalutami zajmuje. Wiecie co? Ludziom, którzy go słuchają, swoim widzą, co im nakazał? Żeby nie przestali myśleć. A jak już mają myśleć, jak chcą myśleć, to niech nie analizują. I jak uważacie? Śmierdzi to coś w tym, czy nie? Czy miał rację, żeby się sobie główki nie zaprzątali? Żeby ludzie sobie główki nie zaprzątali myśleniem i analizowaniem faktów, rozkminianiem na czynniki pierwsze? W jakim celu ten człowiek powiedział? Z tym pytaniem Was zostawiam. Odpowiedzcie sobie sami. Trzymajcie się cieplutko, czołem. Cześć. Czuj duch narodowy polski. Czuj.